To jest portal InfoFresh, Emilia Ziemicka. Witam i zapraszam. W Afganistanie przejętym przez talibów cały czas trwa ewakuacja współpracowników polskich służb. Do tej pory ewakuowano 450 osób. O tym, jak w tej chwili wygląda ta specjalna operacja, mówił dziś Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Na granicy Polski z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 metra, poinformował minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak zapowiedział na Twitterze, więcej żołnierzy będzie zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. A jak wygląda sytuacja na polskich granicach, mówiła pełniąca obowiązki rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Dziś do Grecji wyruszyła kolejna grupa polskich strażaków, którzy na miejscu będą pomagać w walce z wielkimi pożarami. To druga grupa, która zamieni tych pracujących na miejscu od 7 sierpnia. Czas teraz na raport epidemiczny. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 107 nowych zakażeniach koronawirusem. Od wczoraj nie zmarła żadna z zakażonych osób. Wyzdrowiało 222 pacjentów. Mieszkańcy Kolorado mieli okazję zobaczyć księżyc w pełni. To była wyjątkowa pełnia, a swoją nazwę wzięła od jesiotrów. Jeśli są jakieś osoby zmęczone latem, ten widok może być dla nich ukojeniem. Wrzosy wyjątkowo malowniczo zakwitły na Polak wokół miasta Hilferszyn w środkowej Holandii i właśnie mają swój najlepszy czas. To był portal InfoFlash polecamy się Państwa uwadze i do zobaczenia!